Cześć, Manko, witam was serdecznie na kanale Family Guy w Fallout 4. Kontynuujemy moją tutaj przygodę, naszą przygodę, bo przeżywamy ją wspólnie. Jak dobrze pamiętacie, skończyłem swoją podróż w ostatnim odcinku tutaj przy tym właśnie włazie do krypty 114, gdzie prawdopodobnie będzie ten detektyw Valentin, którego szukamy. Jest ochłap, jest cały i zdrowy i cóż nam zostaje? No trzeba to otworzyć, no trzeba po prostu. Interakcja. Zadziała? Jeszcze się okaże, że nie działa i będzie dopiero picha. Idzie, działa. Okej. Okay. To spodziewaj się niespodziewanego, więc... Kurczę, fajnie, szybko trafiam do kolejnej krypty. Podoba mi się to. Chodź, ochłop. Singiel kolejny. Darla? Shit, schował się. Patrzcie, jaki dziad. Teraz może go... Pych, 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 pych. Czyli będą jeszcze single tutaj siedzieć. O, wszystko nie trafione. Tylko chłopa nie zabił. Dobra, dwa single leżą. O, chłop jak tam? O, chłop żyje. Dobrze, weszliśmy w odcinek. Miałem, powiem szczerze, już nadzieję, że tu nie będę musiał walczyć. Ale się okazuje, że muszę. Dobra, garniturów z was nie będę wszystkich zbierać co chwilę, bo to nie ma sensu. Otwórz mnie. Jeszcze ciutkę. Jeszcze deczko. No. Yes. Pyk. O, cztery spineczki, to akurat dobrze. Cyk. Cóż my tu mamy jeszcze ciekawego? Chodzi na to, że nic. Ławka pusta. Są drzwi, które się otworzą. Dobra, to jest jakieś pomieszczenie. To jest dobrze zachowana paczka fajek. Mamy te. O, widzę te antyrady chyba. To sobie wezmę. Tajne. Wymaga autoryzacji Vault Tech SL4 tylko dla oczu pracowników. Rozporządzenie Nie, to jest VTP. Już chciałem VIP przeczytać. 01041. Tylko dla pracowników naukowych. Trzeba się wylogować i zgłosić swoje samopodpierdzielka. Zgodnie z przekazanymi podczas zebrania informacjami Krypta 114 gościć będzie wysoko postawionych przedstawicieli lokalnych oraz stanowych organizacji rządowych, miejscowych luminarzy i biznesmenów wraz z rodzinami. Przyszli klienci są świadomi tego, że będą dzielić schron z innymi przedstawicielami bostońskiej. Ale bostońskiej co? Halo. Czemu mi to nie przewija dalej? A, dobra. To i tylko tyle? Okej. Okay. Czy tutaj jakaś śmietanka towarzyska siedziała w tym bunkrze? W tej szalterze, w tej krypcie? Podobnie jak wy, nie możemy się doczekać inauguracji najmłodszego przedsięwzięcia. La. Dobra, nic ciekawego. Tam nic ciekawego, natomiast tutaj tak, antyradziki, superancko, medeksy, no ekstra, jeszcze jakby steam paczki był jakiś, dobra. Kombinezum krypty 114, patrzcie. Okej, pozwolę sobie jeszcze coś może zjeść. Jak w ogóle jest z moim promieniowaniem aktualnie, gdzie ja to sobie sprawdzę? Ja tutaj, a? Jakoś pozmieniali w stosunku do poprzednich tych status. No, jestem dosyć zdrowy. To jest moje napromieniowanie. Dobra. Antyrada. Możemy sobie jednego zeżreć.
wiesz, zadziała w ten sposób, jak myślałem. Pomagacze, brudna woda. Niech jedną sobie wypiję. Dobra, idziemy w takim razie. Tam będzie trzeba z kimś porozmawiać, bo widzę, jest ikonka rozmowy, dialogu. Tu kliknąć mogę, ja tak wiecie, będę szperał. Takim typem gracza, już zapewne zauważyliście przy okazji innych gier, w które gram, że często robię szybkie zapisy i właśnie staram się zaglądać, przeszukiwać każdy zakamarek. Często też gdzieś tam coś pominę, wiadomo. Nie wszystko uda mi się zauważyć, ale staram się wszystko wyłapać. Dobra, są jednak cyngle. This place is like the opposite of airtight. Because they weren't planning to use it, you moron. Co najmniej dwóch. We used to call this kind of con all the time back before the war. Get a bunch of union boys to work some construction job that would go nowhere. Keep everyone on payroll. To trzeba ich iść i bić, nie? Hell? Dobra, w korpus go trudno. Dobra, jeden padnie. To jest cudowne dla mnie. Dobra, obaj padli. Uch, ale zjemy sobie coś. Zobaczmy od razu, jak tu staty. 25. Coś tam schodzi tego promieniowania. Malutko, bo malutko, ale... ale schodzi. Miseczkę kluseczek bym sobie zjadł. Widzicie, tu walczy za chwilę. poczekaj pan. Ja muszę podleczyć postać. Nie bijemy się, teraz jemy. Tak to właśnie wygląda w tego typu grach. No ale cóż. Okej, tu nic nie ma. Tu bym chciał, żebyście mieli amunicję. Nabój, dobra. Dziesiątka. Olej kuchenny, patrzcie. Tu cię jeszcze mam. Tu cię mam. Dobra, nic więcej od ciebie nie chcę. Jak przeciążę, pewnie będę wyrzucał później te pistolety. Standardowo. Mam nadzieję, że tu nie będziesz też takiego nawału, wiecie, przeciwników. Kurde, są jeszcze dziady. Tam jest, tu jest. Dwóch jest co najmniej. Wejdzie? Dobra, coś tam weszło. Może nie na tyle, na ile bym chciał go szkodzić. O! Czuję, że zginę tu zaraz. Ech, mielonka. Dobra, jeden padł. Wycofujemy się, mordo. Dawaj, pieseł. Jeszcze muszę coś podjeść, patrzcie, no te walki na razie są dla mnie bardzo trudne. Iguana na potyku. Dobra, zryj. Zabiją mi piesa, na pewno jest 2-4, ich tam jest co najmniej. No, ci chociaż biegną. Dobra, jeszcze coś podjemy w międzyczasie. Dawaj jeszcze trochę igłanki. Mam nadzieję, że pies żyje. Dawaj na krytyka. Dawaj gula. Wejdzie? Trzeci? Wszedł, dobra. Siedzi, elegancko. Krytyk, ale ja dostałem krytyka w łeb. To niestety zmusza mnie do użycia steampaka. O, i nie uleczył mnie na dodatek. Uleczył. Mam coś po akcji? Coś tam miałem. A i nic nie weszło. Jeden wszedł.
Wow, ale za to ten jak poszedł. Pięknie. Ja mam tylko nadzieję, że pochłap żyje, bo ja tyle razy już tu zapisałem grę, że jeżeli go nie ma, to będzie straszna lipa. Już przeszukiwałem. I nic nie masz fajnego. O, jest ochłap, żyje piesek. Gitara. Okej, czy to koniec, czy jeszcze będą? Myślę, że tutaj już koniec. Tak. Czy tą broń tutaj da się... Nie da się jej jako taką naprawiać, nie? Ulubione sortowanie, wykaz profitów, upuść. 10 mm, której używam. To jest samoróbka, którą sobie muszę zostawić, bo ma inne naboje. Dębowy kij baseballowy, to bym wyrzucił w zasadzie. Mołotowy, krótka dwururka, powtarzalny karabin, samoróbka. 308, 38. Tego bym może wyrzucił, bo jest słabiutki. Lekki 10 mm pistolet, na razie sobie zostawię. Pistolety maszynowe razy 4, to by trzeba było posprzedawać później. Wijający pistolet maszynowy 45, też mam trochę amunicji, co jest spoko. To jest samoróbka, pistolet kolejny wywalamy. Wygodny, ciężki pistolet 10 mm. O, ma lepszy atak. Ja bym ciebie chciał użyć nawet i ciebie bym chciał dać sobie wtedy tu. Nie wiem, no czemu już włączyłeś. Mam za dużo tych pistoletów. Tobie czymś wyrzucił. Wyrzućmy ze 4 na przykład. Trochę sprzętu wypadło. Ej, czy my tu znajdziemy tego Valentina? Ciężko stwierdzić, co? Tego jednego dziada tu właśnie zabiłem. Nabój. Stolet maszynowy plus. Na razie wezmę skrobia warzywna. To mi się może przydać. Będę żarł podczas walki, leczył się w ten sposób. Standardowo. Jeszcze ktoś. Teraz gdzie oni są? Czemu mnie nie zaatakowali? Być ich tam dużo. Kurczę, źle wszedł. Znaczy przeskoczę to, nie? I'm sneaking. Pire błyskawiczne. Ole, mnie przestraszyłeś, ochłap piesku. Przedwojenne pieniążki. To miałem klucza, może nie. Okej, były tu dwa wejścia. Żarówka nie, ale jakbym mógł. Pies się trochę najeżył. Zrzucić im to. No dobra, to ja chyba też muszę tu zeskoczyć. No nie, zeskoczenie tu nie będzie dobrym pomysłem. Tak, żebym nie wpadł w dołek. Jak chcę spać, to nie spadnę, nie? Jak nie będę chciał spać, to spadnę. Człowiek, och, o. Ochłap na grubości wpada. Ten tu się już na mnie czaił, dziad. Z Tomim. Karabinek jak Tomi, nie? Tomi Gun, coś takiego. No dobra, nie macie. Gdzie jest Hair Detective? I gdzie są steampaki? Czym ja mam się leczyć, jakby tu steampaków w ogóle nie macie? Pudełko ze spinkami, dobrze, przyda się. Co tam w terminalu ciekawego? Tajne oczywiście, witajcie tylko dla pracowników naukowych. Będzie to samo? Jest to samo, dobra. Nic więcej się tu z tego nie dowiemy na tą chwilę. A, dwie wiórka, patrz, pistolet. Już się znowuż przeciążyłem. Dobra, wywalamy to. No szkoda mi, bo chciałbym to, wiecie, posprzedawać, no ale no... Nie da rady, no jak nie da rady, to nie da rady, nie?
tam nie używam, może też powinienem zacząć. Żeby tu już był. O! O, coś się zadzieje. Piecznik, śrubokręt. Tu nic nie widać. Mamy proszek. Chodź piesku, dawaj ochłap, idziemy. Chciałoby się powiedzieć na pełnej, ale ja tu na pełnej nie idę, tu idę. Tak zapobiegawczo, jak się tylko da. Dobra, jest Valentine, bo słyszę, że gadają. Dino. Ja się będę musiał z nimi walczyć. Don't give me that crap, Valentine. You know nothing, you got nothing. Really? I saw him writing your name down in that black book of his. O kurczaki. Lousy cheating card shark, I think were his exact words. Then he struck the name across. Three strikes? In the black book? But I never... Oh, man. I gotta smooth this over fast. Butelki po jedna, no Coca-Cola, no dobra. Bym się mógł pewnie jakoś... zakraść. O, taki ruch trzeba zrobić. Otworzyło czy złamało? Złamało. I dobrze. Sweet. Czy też takie dniawe. Dobra, ja się będę zakradł. Ciekawe jak ochłap. On ogarnie, że się skradamy, nie ogarnie. Ten namierzony. Tak, tu jest chłop. No to dobra. No to ten Dino cały. Ktoś coś? Ale stresówka. Kurczę, zabrałem wszystko, nie sprawdziłem. Dobra, Dino. Brudny garnitur, hasło nadzorcy do drzwi. Toalet maszynowy, standardzik. Okej, nic ciekawego. Taśma, śrubokręt. Okej. Czekaj, czy to jest do tych drzwi? Bardzo dużo tutaj jest, widzę, opcji zwiedzania. Dobra, piesku, bo się zgubiłem. No way to pick this. Don't have the key. Wymaga klucza, okej. Bez kitu teraz to ja się zgubiłem, czekajcie. Can't pick this. Gdzie nie ma żadnego kluczyka, nic. Ona woda, to się zawsze przyda. Aś ma i kurcz. Cholercia, którym ja tutaj wlazłem teraz, patrzcie. Chcielibyśmy piesku do góry się tutaj dostać, powrotem myślę.
Nie ma też, dobra. Ja bym chciał tylko srebrny wisiorek stąd. Okej. Dobra, on jest tam zamknięty, Valentine. Chciałbym, ale musisz przestać najpierw gadać. A, dobra. Pasło nadzorcy mam. Otwieranie drzwi. No, otwieraj. Dzień dobry, panie Valentin. Czym ty jesteś? Aha, my knight in shining armor. Question is, why does he come all this way? Risk life and limb. An old private eye. I need you to find someone, but it's complicated. I don't exactly know where they could be or how long they've been gone. Well, I've done jobs with less. Somehow nice and simple never makes it onto the menu in my world. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. And she's got a mean streak. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. But now ain't the time. Let's blow this joint. Then we'll talk. Okay. Czekaj, bo tu jest ten old boy. Bingo. Oczywiście, że biorę. Malone's crew here used to be small time. Muscled out of the old neighborhood by bigger players. Until they found this place. Don't know what happened to the previous owners, but they're not exactly around to charge. To będzie to samo wszystko. Rent. An empty vault. Perfect hideout. Nie ma nigdzie steampaków, to mnie najbardziej boli. Ścierkę do naczyń, ja wezmę sobie. Ja biorę wszystko jak leci. Już idziemy, panie Valentine. Rozumiem, że mamy się stąd wydostać, tak? Idzie on. Detektyw. Idzie lepszą drogą. Hold up. I hear some of them coming. There they are. How do you want to play this? His only job is to check on the prisoner. Why does that take so fucking long? Hey, Dino, quit razzing that detective and get down here. Where the heck is he? Oni go szukają. Ile ich tam jest? Raz na pewno. Dwóch na pewno. Raz. Pyk, dwa poszło. Jeszcze dwóch jest. Kurczę, nie trafione. On synta, niby. Znaczy, to jest chyba syntek. Dobra, weszły. 10 mm, dawaj naboje. Cyk, gdzie jest ten jeszcze jeden? Co tu gdzieś padł? Kurka, teraz go nie znajdę. Dobra, chociaż z tego sobie zbiorę. Jabłuszka. Jest. Igła na pire. To. Cudnie. Lecimy? Teraz pewnie tamtym wyjściem. Tak. A on to idzie na patencie. There we are. Hell of a lot easier to do when the lock isn't on the other side. Thank you.
Czy nam ktoś jeszcze tutaj nie wyskoczy, wiecie? Ale zmarnowałem naboi. Koleżko, gdzie masz głowę? Dobra, tu gdzieś jest jeszcze cyngiel, tak? Kurde, wali do mnie jak do kaczki. Trzeba się mu podleczyć. Spróbujmy, mam tu oczyszczoną wodę. Tu nie byłem wcześniej. Ale wątpię, że znalazł tutaj coś mega fajnego. Dawaj nabój, wiewiórkę. On ma jakiś klucz. A, taki zwykły, dobra. A ten się poszedł, już tam bije, no co za... Fajne przy tego z moim bolem później. Wejdzie. Ha, 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 musiał być. Tam po nas? Nie przeszukujemy kuchni? Poczekaj, kuchnia, patrz, to jest flaszek. Whisky, 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 talerza nie chcę, ale dawaj łychę. Może jakaś gatunkowo dobra. Jaki tekst. To budował krypty instruktor fitness. Biegać mu się nie chce, dziadowi. Nie strzelaj tak do mnie z bliska, chłopie. Coś czuję, że tu mogę polec. Zostawcie ochłapkę. Czemu tamten nie przyszedł mi pomóc detektywu? Dobra, weszło. Idzie mi dzisiaj zdecydowanie lepiej niż poprzednio, jak próbowałem tutaj wejść, nie? Ale i tak bym się jeszcze wody napił. Podleczył. Co jest ochła? Gdzie ten syn tam poleciał? Skinny Malone and the rest of his boys are waiting for us somewhere. The name's Chudy Malone pewnie będzie dosyć nie chudy, wychodzi na to. Another locked door. Shouldn't be too hard. Okay, I got it. But I hear big fat footsteps on the other side. To dawaj, dawaj, dawaj. Strasznie dużo tu strzelaniny z nimi jest. Wchodzimy. Szybki łyk kawy. Nicky, what are you doing? You come into my house, shoot up my guys? You have any idea how much this is gonna set me back? I wouldn't be here if it weren't for your two-timing dame, Skinny. You ought to tell her to write home more often. Poor little Valentine. Ashamed you got beat up by a girl. I'll just run back. I on też będzie trzeba sprzątnąć pewnie. Shall I? Should have left it alone, Nicky. This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the castle. You hear me? And I ain't letting some private dick shut us down now that I finally got a good thing going. I told you we should have just killed him. But then you had to get all sentimental. All that stupid crap about the old times. Darla, I'm handling this. Skinny Malone's always got things under control. Oh yeah? Then what's this guy doing here, huh? Valentine must have brought him here to rub us all out. Darla, listen to me. You have a home to go back to. Czuję, że mi się nie uda. I want to throw your life away with these thugs. I...
Kurde, zadziałało. Darla, where are you going? Home, Skinny, where I should have been all this time. This is goodbye for us. Oh, come on, Nikki. You cost me my men. Now you and your friend cost me my girl. My friend here just did you a favor, Skinny. You always did have bad taste in women. Now that she's not around to feed that temper of yours, maybe you'll see sense and let us walk. You still owe me for 2 weeks in the hole. You smug, overconfident ass. Get out of here! All right, you get to the count of 10. I still see your face after that. I'm gunning both of you down. We gotta get out of here. Liczę do 10, tak? 1. 2. Czy on biegnie? Byśmy się z nimi bić, ale w sumie po co? Dobrze, udało się, jeszcze nie zginąłem. Jest elegancko. Kiedy będą nas gonić? I gdzie jest ten, kurczę? Cały Valentin. Ej, Valentin pobiegł inaczej? A, dobra, pobiegł pewnie drugą, ale... Tu pobiegł, okej. Tu było jakieś szybsze wyjście pewnie, dobra, czaję. Commonwealth sky. Never thought anything so naturally ominous could end up looking so inviting. Thanks for getting me out. How did you know where to find me anyway? Not many people knew where I went. Your secretary, Ellie, she sent me. She did? I should give her a raise. Now, you mentioned something about a missing person. No trace of where they've gone. I want you to come to my office in Diamond City. Give me all the details. Besides, I think you've earned a chance to sit down and clear your head. No dobra. Lead the way, Nick. All right, let's move fast. Follow me. Przejdę z nim szybko jeszcze tego jego biura, mam nadzieję. O, levelek wskoczył. Detektyw o stalowym sercu, ale jakbyś, panie detektywie, szybciej biegł. Byśmy jeszcze dzisiaj dotarli do Diamond City. Miał prowadzić dziad. These old buildings and alleyways give you a lot of opportunities to hide if things get bad, but no, chyba świtać zaczyna. First mistake, last mistake. Poważnie poprowadziłeś mnie i wprowadziłeś mnie na bandytów. Aż ty kurde. This shouldn't take long. Chained on the other side. Granat. Dobra, ty, Valentin. Przyciski mi się mieszają. Nie trafię go w ten łeb schowego pewnie. Bandycka szumowina. Ich tam jest od groma. Dobra, Valentin, zostaw to, idziemy. Kurde.
kurde, nie wiem, że dostałem w łeb, też mi Valentin gdzieś zniknął, no po prostu cudownie. A, więc dobra, oni jakiś mołotowy albo jotacz mają, albo mołotowy rzucają. Dobra, Valentin, weź ich zostaw. Daleko jest do tego Diamond City. Będziemy się tu z nimi strzelać niepotrzebnie. Kościół, biblioteka, agencja detektywistyczna. No i dobra, ja bym chciał się tam... Mogę szybką podróż? Pewnie w czasie walki nie mogę. Więc właśnie. Bezsensowna jest ta walka tu. Tam był pies taki. O, mogę skoczyć. Tam był chyba jakby psiak, ale... Nie jako wróg. Zobaczymy, czy to przejdzie. Generalnie lubię tutaj tłuc bandytów, nie powiem, że nie. Ale no, nie, dziś nie teraz. Dobra, mam nadzieję, że on, chłop, będzie już u siebie. To jest dom Arturo, to nie. Źle wszedłem, ale gdzieś tam wszedłem. Bo my się zbliżamy, kochani, do końca odcinka. Myślałem, że to Arturo już chciał mi wystrzelać. A. Że mnie zabije? Gdzie ten stipaczek? Nara, Arturo. Maje. Nawet nie ogarnął, że ktoś był u niego w chacie. Dobra, schowaj broń. Ja muszę znaleźć tą agencję detektywistyczną. Że ja tam wtedy trafiłem całkiem przypadkowo, więc i tym razem zapewne, jeśli tam trafię, to czysto przypadkowo. Tu się przebiegłem w kółko i to wiem, że nie tu. Nie tu. Detektyw. Pogadajmy jeszcze z nim. Albo chociaż wejdźmy, a pogadamy już w następnym odcinku. Zobaczymy. Jest? Nick? Oh god. It's really you. Well, it's hard to mistake this mug for anyone else. You keep laughing at death. Someday death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Spoko, Ellie. Zapłać mi. Can we get started on my case? Oh, of course. There's just a small clerical thing we need to clear up. Here. I know an amount wasn't on the table when you went out to find him, but... You deserve a reward. Wiecie, nie warto być chciwym. Bym chciał cały czas pieniądze. To pewnie bym dostał jakąś setkę, a tak dostałem coś jeszcze, prochowiec. Whoa. One case at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. Dobrze, także ja sobie tutaj, słuchajcie, usiądę. A, się zacznie zadanko. To ja już sobie usiądę w następnym odcinku. Także ja wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Hej!